Wrocław Białe, na pewno zadowolonego szkoleniowca gramu na Wyspach. Tak, to bardzo trudny teren, dobry zespół, zawsze tutaj się na gryfie ciężko grało, ciężko się zdobywało punkty, dzisiaj taki mecz wyszarpany, równie dobrze mógł się skończyć w dwie strony. Zagraliśmy z determinacją, z zaangażowaniem. Cieszę to, że wygraliśmy. Tyle. W pierwszej połowie gry tak chyba trochę zachowawczy nie wzmuszał was tak naprawdę do wysiłku. Długo rozgrywał na własnej połowie, wy nie kwapiliście się, żeby podejść i to chyba działało na waszą korzyść. Znaczy wie pan, my z wielkim szacunkiem do przeciwnika ustawiliśmy się w średnim pressingu. Mieliśmy założenie takie, żeby w drugiej linii mieć odbiór i kontratakować przeciwnika. No nie do końca nam to wychodziło w tej pierwszej połowie. W zasadzie no jedna, może dwie kontry, jedna się zakończyła bramką. No, w drugiej połowie wydaje mi się, że mimo wszystko trochę kontrolowaliśmy ten mecz. Zgadza się, to było widać na boisku, że kontrolujecie gry bardzo chaotycznie. Może inaczej, obydwa zespoły grały chaotycznie, mało dokładnie, ale wy byliście mniej niedokładni. Myślę, że waga meczu, zarówno dla Gryfa gdzieś blisko tej pierwszej dziesiątki, bardzo ważny mecz, my się bronimy przed spadkiem, dla nas też bardzo ważny każdy punkt, więc waga tego meczu chyba, no i ciśnienie na zawodnikach powodowało to, że ta gra nie była płynna, było wiele błędów z jednej i z drugiej strony. No ja też porównując ten mecz dzisiejszy na przykład z meczem z Kaszubią, to uważam, że my dużo lepszy mecz z Kaszubią zagraliśmy, bardzo płynnie, dużo sytuacji mieliśmy. Dzisiaj to taki był mecz walki, mówię, z dużą presją. Dobrze. Pierwsze dziesiątki, ale w tym meczu może oprócz takiej determinacji ciężko było widać jakieś piłkarskie atuty. Powiem szczerze, że mecz w moim odczuciu był bardzo słaby w naszym wykonaniu. Fakt, że graliśmy pierwszy raz trójką stoperów i nowych stoperów, ale to chodzi bardziej mi o kreowanie gry środka pola. Nie podobało mi się i tak grać po prostu nie możemy. To co pan powiedział, w pierwszej połowie było szczególnie widoczne. Obrońcy między sobą rozgrywali tą piłkę zupełnie nic z tym nie zyskując. Chyba tylko to, że Grom się ustawiał i czekał po prostu, więc zyskiwał minuty. Zgadzam się z tym jak najbardziej, zawiodła linia pomocy, ludzie, którzy mieli rozgrywać, kreować grę, niestety byli sparaliżowani, grali bardzo słabo, mamy też swoje problemy, nie było niektórych ludzi, którzy mogliby grać, po prostu mieliśmy to, co mieliśmy, liczyliśmy na to, że nasi zawodnicy troszeczkę się przebudzą po przerwie, nic takiego nie nastąpiło i zagraliśmy słabe zawody. Wygrał zespół, od razu powiem też, który bardziej chciał, był bardziej zdeterminowany. Fakt, oczywiście błędy były, błędy się w piłce zdarzają, ale wydaje mi się, że zespół Grom po prostu bardziej chciał wygrać niż my. Tak wyglądało, jakby to była końcówka rundy jesiennej, jakby bez sił, tam szybkości brakowało większości zawodników. Tutaj powiedzmy sobie szczerze, ciężko jakby się ustosunkować do tego. Prawda jest taka, że byliśmy przygotowani na rozpoczęcie ligi 8 marca, później jako jeden z niewielu zespołów w tej lidze, bo też chciałbym, żeby wszyscy mieli świadomość, jeden z niewielu zespołów w tej lidze przez 3 tygodnie nie trenowaliśmy. Wszystkie zespoły grały sparingi, wszystkie zespoły trenowały, my nie trenowaliśmy nie z naszego powodu i tak naprawdę zespół jest w takim miejscu, w którym jest. Od 2 tygodni znowu trenujemy, indywidualne treningi nigdy nie zastąpią trenowania na boisku i Grom na przykład w terminach, w których powiedzmy nie można było grać, grali sparingi. My nie graliśmy, siedzieliśmy w domu, biegaliśmy po lesie, no i jest to widoczne na boisku. My praktycznie gramy 2 spotkania, które ostatnio było w Gdańsku i dzisiaj to jakby były nasze sparingi przed ligą, bo ponad 1,5 miesiąca nie graliśmy w razem. Porażka przy takim nowym ustawieniu z trójką obrońców spowoduje, że wrócicie do ustawienia 4-4-2, czy raczej będziecie dalej grali tutaj konsekwentnie? Prawdopodobnie zostajemy w tym ustawieniu, które jest, z tego względu, że po prostu no, boczny obrońca, który był, złapał kontuzję na treningu w poniedziałek, i to była taka, powiedzmy, szybka decyzja po poniedziałkowym treningu, że musimy przejść na kilka stoperów, których mamy akurat, a bocznych obrońców niestety nie mamy. I dlatego tak wyszło. Teraz znowu nam wypadnie złoty, więc raczej zostaniemy przy tym, co jest, bo bocznych obrońców no, ciężko nam będzie znaleźć.